W dzieciństwie miałem taką chorobę, to ona się nazywa tak fachowo poliomyelitis, a popularnie zwana chorobą Heinego Medina. Z tym, że przy tej chorobie miałem wiele innych jeszcze takich schorzeń, dlatego było trudno ustalić, co spowodowało, że jestem w takim bardzo trudnym stanie zdrowotnym. I ta choroba spowodowała u mnie takie wirusowe zapalenie rdzenia kręgowego, że doszło do paraliżu rąk i nóg. I ten paraliż trwał prawie 3 lata i wydawało się, że po prostu nie da się usunąć tej słabości. Po ludzku biorąc jest to po prostu niemożliwe, bo układ nerwowy nie posiada zdolności do regeneracji. Mogę pokazać, bo ta jedna noga jest całkowicie niewładna. O. Ja na tej nodze mogę stanąć, o. Mogę zrobić parę kroków do przodu, chodzić po prostu. Ta noga jest naprawdę niewładna. Ona jest do tego stopnia wiotka, że ja ją mogę tak wziąć, o, zarzucić na przykład za głowę. O. I ona tak po prostu wisi. To nawet zdrową nogą tak się nie da udawać. A na tej nodze mogę stanąć, prawda? Mogę podnieść tą nogę i zrobić parę kroków do przodu, parę kroków do tyłu. O. Po prostu no, to jest niesamowite. Na niewładnej nodze można chodzić. Dla mnie to jest większy, można powiedzieć, cud niż to, gdybym miał zupełnie zdrowe nogi. Gdybym był zupełnie zdrowy, to nikt by nie uwierzył, prawda? Chrystus tak spowodował, że mogłem później właśnie poruszać się, mogłem zacząć nawet mówić. Takie siostry zakonne, gdzie byłem w takiej ochronce, uczyły mnie nie od słów mama, tata, lecz od słów modlitwy, co jak się później okazało, miało taki dobroczynny wpływ na mój dalszy rozwój duchowy. Teraz mogę na przykład tymi rękami o zaklaskać, mogę na przykład językiem o też zaklaskać, a to wszystko było po prostu w niemocy i wydawało się beznadziejne, ale Chrystus to tak przemienił. Nie wart kochać Cię.
za to wszystko jestem tak wdzięczny Bogu, że właśnie podjąłem takie dzieła miłosierdzia, takie tournée zbożne, bo nauczyłem się też grać na gitarze, mimo że przez wiele lat miałem problemy, by powtórzyć dźwięk z fortepianu. Również miałem duże problemy z pisaniem, z czytaniem, z mówieniem i okazało się, że później mogłem studiować i cybernetykę, i radiobiologię, i dietetykę, i również elektronikę lampowo-tranzystorową. To są bardzo trudne kierunki, inwentyka. I okazuje się, że właśnie tym indywidualnym tokiem mogłem to studiować mimo właśnie takiej trudnej przeszłości. Tak Chrystus po prostu przemienił to moje życie. Chrystus może przemienić życie każdego człowieka i warto skorzystać właśnie z tej pomocy. Nie szukać ratunku w jakichś marnościach, tylko w tym, który wszystko może, w Bogu, który przecież jest wszechmogący. I ja tego wszystkiego doświadczyłem w swoim życiu i jestem wdzięczny Bogu za to wszystko i tym po prostu chcę się dzielić na całym świecie właśnie tym dobrem, którym obdarował mnie właśnie Jezus Chrystus. Jedną z najpiękniejszych piosenek amerykańskich swego czasu, tą piosenkę ułożył i śpiewał John Denver, teraz do końca zaśpiewają Sigismond, czyli Zygmunt Romanowski. Jakby coś się nie udało, to podobno jest to wyżej punktowane w niebie, wszystko na chwałę Bożą. Ta piosenka jest o tyle ciekawa, że kiedy śpiewa się w kościele, to jest to piosenka religijna. A kiedy śpiewa się poza kościołem, to jest to piosenka świecka. Jedna z najpiękniejszych piosenek amerykańskich. You fill up my senses. Ty wypełniasz moje myśli, zmysły. Like the night in the forest, jak noc wypełnia las. Like the mountains in springtime, jak góry w czasie wiosny. Like the walk in the rain, jak spacer w deszczu. Like the sleeping ocean, jak śpiący błękitny ocean. Like the storm in the desert, jak burza na pustyni. Come, let me love you, przyjdź, pozwól mi umiłować cię. Come, love me again, przyjdź, umiłuj mnie jeszcze raz. To takie króciutkie tłumaczenie. You fill up my senses.
Myśmy zawsze